Cześć, siemano, witajcie z tej strony Imrawica. Dzisiaj będziemy nagrywać vlog z oprowadzki po gospodarstwie. Jezu, jeżdżą te samochody jak najęte. Same ciągniki, bez, no nie, sprzęty też. Tylko że będą, od razu na wstępie powiem, trzy vlogi. Pierwszy to będzie z maszyn, trochę maszyn i ciągniki wszystkie. I do drugi vlog to będzie z same maszyny, więcej ich mamy, będzie teraz, co zobaczycie. I jeszcze drugie, trzeci znaczy, to będzie o tych, o zwierzętach, no nie? Dobra, może zaczniemy od tego. O, Ursus 5314, z niego najwięcej nagrywam. Tour Danbud z firmy Danbud. Łycha też z Danbud firmy. Z tego ciągnika, jak już mówiłem, najwięcej nagrywam. Śnieg pada, akurat jest muzyka do rady tego. Nie wiem, czy słyszycie, chyba tak. Mamy do tego, do niego osprzęt. O, taki. Fajny. Paleciak z firmy Danbud. Chwytak do gnoju. Chwytak. To jest krokodyl do gnoju z firmy Danbud i chwytak do balotów z firmy też Danbud. Chyba. Tu nie było. Dobra, przejdźmy do kolejnego. Mamy tutaj tom wycinak do kukurydzy z firmy Triolet. Wysoki, 2 metry. Do tego ciągnik 60. Z niego nie nagrywałem, ale to się może zmieni. Taki fajny ciągniczek. Mamy do tego. Kurde, tutaj trochę ciemno. Dobra, zaświecę. O, mam lampkę to. 30. Nie nagrywałem jeszcze. To się zmieni. Chyba będę nagrywał, ale zobaczymy. I najmocniejszy ciągnik, który mamy, to jest ten byk. Z niego nagrywałem tylko raz. Fajny, bardzo fajny ciągnik. 115 koni, John Deere 6510. Bardzo fajny. Do niego jest, o, taki fajny siewnik. O, zarąbisty. Nie siałem, bo nie będę. Jestem jeszcze za mały chyba. O, tu jest kopaczka, znaczy sadzarka. Z firmy Unia ten siewnik jest. Tu, jak mówiłem, jest kopaczka. Ta, sadzarka. Znowu się pomyliłem. Tu mamy siewnik 3-metrowy, kolejny. Z Amazonki. Tak samo i ten jest 3-metrowy. Tylko że ten jest lepszy. No nie? Do tego mamy tutaj klasa. Kombajn. Teraz stąd wyjść. Dobra. To jest Mercator. Klas Mercator. O. Fajny. Fajny, fajny, bardzo. Przejdę jeszcze do kolejnych rzeczy za stodołą. Za stodoły tylko na tym betonie będę, pokażę wam. Resztę nie będę wam pokazywał, bo jak powiedziałem na początku, będą trzy vlogi. Ten jest pierwszy, o ciągnikach i trochę maszyn.
drugi będzie reszta maszyn, a trzeci będzie o zwierzętach. I tutaj mamy dwójki, oranie, pługi, nie oranie, nie mówi się oranie przecież. Tu mamy rotacyjne, proszę zobaczyć. Tu jest do klasa, do kombajna klasa, ta header. Tu mamy beczkę eskata. Eskarta. Taka fajna. Podajże 3000 litrów w nią wchodzi. Tu jest Mengele, żeby źle nie usłyszeć mnie. Nie Menel, tylko Mengele. To jest kosiarka do kukurydzy. Do większego, do John Deere'a. A jeszcze najważniejsza rzecz, można powiedzieć, w tym gospodarstwie, to jest oto te pługi, dwójki, zarąbisty. No nie używamy go, bo to jest do konia, był do konia, no nie? No, tak można powiedzieć, więc będzie drugi z tego, z drugi live vlog o reszty maszyn. Tu jest jeszcze więcej. Aczkolwiek trzeci będzie po prostu lód. Trzeci będzie o zwierzętach. Tak więc można tak powiedzieć. Będziemy też jeszcze nagrywać inne. Śnieg pada, wiadomo. Inne odcinki, wiadomo. Vlogi na pewno będą. Będzie też jeszcze ten. Może z tego. Z jakichś gierek fajnych. Niedługo może będę miał nowy telefon, ale to dopiero w styczniu. I mój kanał będzie się inaczej nazywał. 5 stycznia będę go miał, ten nowy telefon, i mój kanał będzie się nazywał Team Rawica V2. Wszystko z małej, bez, no, ze spacjami. Ale V2 razem, no nie? Tak będzie się nazywał. Może wleci odcinek, jeżeli do 24, nie, do 5 rano, do jutra 5 rano, jeżeli tu będzie, dobijemy te 20 subskrypcji, no nie, no ale może być też więcej, no nie, wtedy to już może na pewno wleci, do tego 10 łapek w górę, żeby nie przynudzać. No nie? To nagram z jutrzejszej wycieczki, jak jadę do Jump Worldu. Szkolna wycieczka w autobusie. Przed wyjazdem nagram coś i może w autobusie coś nagram z głosu. No nie? I ja chyba już kończę. Więc na razie. A ja idę do domu, bo już zmarzłem trochę. Śnieg pada. Nagrywam z telefonu trochę. Bo cały czas nagrywam. Jutro może wlecieć też. Wlecieć. Jutro, pojutrze. Jutro to może, jeżeli dobijecie do 5 rano, to co mówiłem wcześniej. To wleci w środę. Z obrządku, jak wywożę, no nie. Będzie też vlog o zwierzętach, chyba 15-minutowy, trochę dłużej powiem,
Ale to wiadomo, wcześniej mówiłem, w niedzielę to chyba będzie drugi vlog o maszynach. Więcej maszyn pokażę, to będzie w niedzielę. Jeżeli też, no będzie pewnie, chyba. Nie wiem jeszcze jak to wyjdzie, ale chyba będzie. A jutro, jakie jutro? Za tydzień będzie trzeci vlog o zwierzętach. Więc ja się z wami żegnam na tym pięknym widoku John Deere'a. Więc na razie. Trzymajcie się. Elo.